W podziemiach KGHM pracuje coraz więcej kobiet. Ja pochodzę z wielopokoleniowej górniczej rodziny. Mój dziadek był górnikiem, mój ojciec również był górnikiem. Wśród moich znajomych czy osób bliskich mi sercu pracuje wiele osób, które swoją codzienny trud pracy wykonują właśnie pod ziemią. Kobiety co do zasady nie mogą pracować w warunkach niebezpiecznych, nie mogą pracować też w warunkach ciężkich, jak na przykład w przodku. Jednakże nikt nie stoi na przeszkodzie, żeby kobiety pracowały pod ziemią, czy też zarządzały kadrami. W KGHM zaczęłam pracę w 1985 roku po zakończeniu technikum górniczego o specjalności przeróbka mechaniczna kopalni. W męskim świecie czuję się jak ryba w wodzie. Lubię podejmować szybkie decyzje i na co dzień liczy się u mnie konkret. Zatrudnionych jest w hucie około 2,5 tysiąca pracowników, z czego około 7% stanowią ogólnej załogi, stanowią kobiety. Dużą częścią pracowników w hucie są mężczyźni, ale odpowiada mi bardzo ta proporcja, ponieważ odążycie się dogadać z mężczyznami. Panowie są bardziej konkretni, szybciej podejmują decyzje, a poczuciem humoru rozładowują napięcie. Kobiety łagodzą obyczaje. I tak jest również na naszym podwórku. Niejednokrotnie w tej części obowiązków, które wykonujemy pod ziemią, widzimy na co dzień, że łagodzimy atmosferę, pozytywnie wpływamy na pracę załogi. Praca w górnictwie dla kobiety nie jest niczym nadzwyczajnym. W pracy nie liczy się płeć, tylko liczy się wykształcenie, zaangażowanie. Kobiety często są bardzo dokładne.